Czasami warto się zatrzymać. I dzisiaj zatrzymał mnie psalm 145, którego fragment chciałem teraz przeczytać i który jest hasłem najbliższej niedzieli i dziękczynnego święta żniw. Oczy wszystkich w Tobie nadzieję mają, a Ty im dajesz pokarm ich we właściwym czasie. Drodzy, żyjemy w bardzo wielkim pędzie i w zasadzie żyjemy dostatnio, żyjemy w luksusach, w dużym komforcie i bardzo szybko przyzwyczajamy się do tego komfortu, zapominając o tym, że mamy być wdzięczni Panu Bogu za to, co nam daje każdego dnia, za podstawowe potrzeby. Ale dzisiaj zadałem sobie pytanie, co jest naszą podstawową potrzebą, czy czasem nie uwierzyliśmy, że te podstawowe potrzeby mają być zupełnie inne. W reklamach słyszymy, że mamy tak, a nie inaczej wyglądać, mamy tak, a nie inaczej pachnieć, mamy jeździć takim, a nie innym samochodem. Natomiast trzeba by było powiedzieć dzisiaj, człowieku, zatrzymaj się i zastanów się, co tak naprawdę jest Twoją podstawową potrzebą, która daje Ci życie i kto tą potrzebę Ci zapewnia. Czy jest nią rzeczywiście Bóg, czy dawcą tych potrzeb jest dla Ciebie Pan Bóg. I druga rzecz, która w tym psalmie i w tym fragmencie mnie zatrzymała, to czy rzeczywiście jeszcze w dzisiejszych czasach, w szumie i zalewie informacji medialnych, słyszymy o problemie uchodźców, słyszymy o zmianach w rządzie, słyszymy o bardzo różnych tragediach, nasze poczucie bezpieczeństwa zostaje codziennie bardzo mocno zachwiane. Ale ten dzisiejszy psalm nas dzisiaj zatrzymuje i mówi: oczy wszystkich w Tobie nadzieję mają, o Panie. Czy także Bóg jest Twoją nadzieją? Chciałbym, żebyśmy się wspólnie w niedzielę pochylili nad tekstami związanymi z dziękczynnym świętem żniw i zastanowili się właśnie nad tymi sprawami, o których przed chwilą powiedziałem. Do zobaczenia, zostańcie z Bogiem, serdecznie zapraszam.